Dzień dobry robaczki kochane. Zapraszam wagi na czytanie tygodniowe od 13 marca do 19 marca 2023 roku. Pamiętajcie, kochani, czytanie ogólne, tak więc weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie dla osób, które miały usłyszeć tego przekazu. Ehm, moje kochane wagi. Zaczynamy dla Was. Zobaczymy, jaka energia ogólna na nadchodzący tydzień. Zobaczymy, co może się wydarzyć. Na co uważać, co w miłości, co urodziny, przyjaciół w najbliższym otoczeniu, co w pracy i w finansach oraz jaka rada lub wynik. W wagonie. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień? Rydwan. A może tak, Rytwan? Co może się wydarzyć? Słońce? Słoneczko! Na co uważać? Trzy pentakle. Co w miłości? Król Mieczy. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, sąd ostateczny, praca i finanse, król Pentakli i rada lub wynik mag. Mag. Dobrze. okej okay. wagi jesteście wagusie kochane w energii rydwanu to jest bardzo dynamiczna energia może za sprawą jakiegoś raka, ale niekoniecznie będzie dla części z Was sporo wyjazdów kontaktów i spotkań ale też dużo wiadomości te podróże, wyjazdy podróże, wyjazdy mogą być związane ze szkoleniami, z delegacją podróże służbowe często albo związki na odległość oczywiście też moi drodzy, tutaj bardzo szybko będzie działo się wiele rzeczy i będzie trzeba zapanować nad wieloma Sytuacjami, wydarzeniami, podróżami, projektami, być może. Będzie trzeba ogarnąć trochę rzeczy i zrobić, kochani, to w taki sposób niezauważalny, najlepiej. No ale do rzeczy, kochani. Będziecie przedsiębiorczy, aktywni. Część z Was może uczestniczyć w jakiejś silnej rywalizacji, i ta rywalizacja może dotyczyć miłości, relacji osobistych, ale może dotyczyć też relacji zawodowych i obszaru zawodowego. Może być jakaś waga, która jest w energii zarówno płomiennego romansu, jakiegoś związku, który jest w dosyć ognistej fazie ale bo to jest trochę tego ognia, jest jeszcze słońce w wydarzeniach ale ten rydwan, tak jak mówię może dotyczyć też pracy i co ciekawe to może być rzeczywiście związek w pracy, romans w pracy i też no właśnie z osobą z którą będziecie podróżować albo do której będziecie podróżować no tutaj będzie większe zaangażowanie moi drodzy będzie. Możecie też być w energii zmian, które będą generowały sporo ruchu, ale to będą zmiany, które będą szły w dobrym kierunku. Możecie też, kochani, otrzymać nagłą wiadomość, która może skłonić Was do zmiany miejsca pobytu. Lub po prostu spowodować o zmianę miejsca pobytu właśnie poprzez y, wyjazd. Y, w wydarzeniach jest słoneczko. Wagi to słońce. Y, symbolizuje znowu, kochani, takie dosyć dobre wiadomości znaczy na pewno dobre wiadomości. Y, mocno. Y, to ciepłe jasne słońce. Przy tym rydwanie może mówić o tym, że ktoś z Was wybierze się w bardziej ciepłe klimaty. To może być wyjazd w ciepłe kraje. Oczywiście to może być wyjazd nadal służbowy, ale nie musi. Może to być oczywiście wyjazd osobisty, nawet jakieś wakacje, lub po prostu krótkoterminowy wyjazd. I tutaj jest bardzo duże powodzenie w realizacji Waszych planów. Tu może być nawiązanie nowych znajomości, które przyniosą Wam korzyść. Możecie też odkryć jakieś dodatkowe źródła dochodu, finansowania. Tu mogą być nowe zainteresowania, nowe pasje. Jest wszystko możliwe w tym słońcu przerywanie. I na pewno wydarzy się coś miłego, moi drodzy. To tak samo jak słońce, kochani, oznacza sukces i spełnienie, i tutaj mogą dojść do skutku. Jakieś spotkania czy wyjazdy, które będą się odbywały, no mogą zwieńczyć się jakimś sukcesem, spełnieniem, radosnymi chwilami, jakimiś też decyzjami, być może. Tutaj no nie zabraknie Wam stabilizacji, będzie dużo tego poczucia bezpieczeństwa. Czyjeś uczucia będą widoczne jak na dłoni, dużo harmonii i zrozumienia zarówno w relacjach osobistych, jak i w zawodowych. I to jest właśnie dobry moment na inwestycje. Jeżeli myśleliście, myśleliście o czymś od dłuższego czasu, ten tydzień jest na to dobrą, e, dobrym terminem. E, może to być, kochani. Też ta radość, to słońce, spełnienie, przyrydwanie mocno może to być, kochani, awans w pracy I, y, lub nawet nagroda. Y, owszem, dla kogoś z Was może być nagrodą ten wyjazd służbowy, jak najbardziej, lub w ogóle wyjazd y, jako nagroda, y, ale z osobą, na przykład towarzyszącą. I dla innej części z Was to też może być awans, właśnie i będziecie korzystać y, z tych owoców wcześniej wykonanej pracy. Na co uważać? Uważać na trójkę pentakli. E, tutaj chodzi o umiejętności, ale tu jest też osiągnięcie pewnego rodzaju mistrzostwa w jakiejś dziedzinie, w jakiejś branży i zdobywanie wiedzy właśnie w konkretnej dziedzinie. E, kochani, e, więc tutaj uważajcie na to, jakich używacie swoich umiejętności do odniesienia konkretnych korzyści. No, bo będzie troszeczkę trzeba na to uważać. Uważajcie też, w jaki sposób dochodzicie do pewnych osiągnięć i w jaki sposób zamierzacie prześcignąć konkurencję, tak? Nawet jeśli macie zamiar, zamiar wykosić czy prześcignąć konkurencję, to uważajcie, w jaki sposób to robicie i odwrotnie, uważajcie na konkurencję. Bo ktoś będzie chciał, kochani Was, no właśnie, a Rydwan też mówił o silnej rywalizacji. I ta rywalizacja może mieć miejsce zarówno w relacjach osobistych, jak i w pracy. No więc trzeba troszkę na te, na te umiejętności i sposób ich wykazywania troszkę będzie trzeba uważać. Będzie trzeba uważać na zazdrość. Uważajcie również na zazdrość osób, którzy są mniej zdolni od Was. No, ale uważajcie też na, na zazdrość własną. Co więcej, co jeszcze? Uważajcie jeszcze, jeżeli będziecie faktycznie często wyjeżdżać albo wyjeżdżać na jakąś odległość, czyli na przykład na kilka dni, czy w ogóle planujecie wyjazd, faktycznie zmiana klimatu i wyjazd na dłużej niż kilka dni, to pamiętajcie, kochani, w tej trójce monet, aby pamiętać, zwłaszcza jeżeli przyjmujecie na co dzień jakieś leki, czyli macie jakąś swoją tam, nie wiem, czy chorobę przewlekłą, czy po prostu przyjmujecie na co dzień. Choćby nawet wiecie, jakieś suplementy albo inne leki, które są przepisane tak, na receptę, to pamiętajcie, kochani, aby je ze sobą zabrać. Tu jest jeszcze takie ostrzeżenie, żeby pamiętać no właśnie, o swoim zdrowiu, o tym, co przyjmujecie. Oczywiście, żeby dbać o siebie, żeby troszkę też no, mieć trochę ruchu i ćwiczyć o ruchu. To nie będzie trzeba mówić, bo ruchu będzie sporo. Tylko wiecie, to może być taki ruch w środku lokomocji, więc. Faktycznie chodzi o taki ruch odpoczynek, ale i relaks, tak? I żeby nie zapomnieć o jakichś lekach, które są przyjmowane na przykład na stałe lub w tym okresie, właśnie, w którym je przyjmujecie w tym czasie. Może warto też uważać na pokazanie jakiegoś swojego talentu. Dlaczego? Dlatego, że może nie pokażcie tego zbyt wcześnie i e, z tego względu, że tutaj ktoś mógłby wasz pomysł skraść, na przykład. Tak? Jeżeli to dotyczy tylko talentu, który faktycznie jest rzadki lub nie ma, lub macie pewność, że te osoby nie mają podobnych, y, no to ok. Natomiast, jeżeli jeżeli jest to y, Czasem, czasem faktycznie e, tworzy się e, e, jakiś pomysł, jakiś projekt i przedstawia się go tak, i wtedy jest wybór, dopiero e, który projekt, e, że tak powiem, jest brany pod uwagę, czy, na, czy który projekt podoba się e, firmie, która o tym decyduje, czy też który projekt podoba się klientowi, który dany projekt zleca do realizacji. No, i tutaj może być, kochani, mogą być różne projekt, projekty, różnych osób czy grup przedstawiane, więc po prostu uważajcie, nie pokazujcie czegoś, co robicie konkurencji lub osobom, które chciałyby się gdzieś tam, wiecie, do was zbliżyć, chciałyby podkreślić jakiś pomysł, przejrzeć, zobaczyć. Nawet z ciekawości pytając, raczej nie podawajcie żadnych szczegółów, a przynajmniej nie zdradzajcie czego. Nie zdradzajcie, nie zdradzajcie po prostu pomysłu, nie zdradzajcie takich informacji, e, po których ta osoba mogłaby się zorientować, tak, co przygotowaliście. No, jeszcze mogłoby to właśnie tak wyglądać. W miłości za to jest król Mieczy. W miłości, kochani, jest osoba. i Teraz wagi. E, osoba, która e, może być z powietrza, bliźnięta waga wodnik. <noise> Oczywiście z waszego trygonu, aczkolwiek król mieczy e, to zwykle karta wodnika. E, jeżeli macie do czynienia z wodnikiem, no to jest to zapewne was, wasz partner, e, czy, czy mąż, czy, czy osoba, z którą, o której znajomości gdzieś tam sobie ciepło na sercu myślicie. Natomiast jeżeli to nie jest ta osoba, to yy, tutaj macie, kochani, do czynienia z kimś, kto jest dojrzały, inteligentny, troszkę yy, ironiczny, sarkastyczny, być może yy, spory krytyk, czasami złośliwiec, ale osoba, która jest dojrzała, może przedstawiać yy, np. osobę wdowca, rozwodnika, też może. W każdym razie mężczyzna inteligentny o dużym autorytecie, który budzi zaufanie w swoim otoczeniu, wśród i znajomych, i osób z najbliższego otoczenia. W każdym razie, w miłości ten król miecze, kochani, jeżeli poznajecie taką osobę lub macie do czynienia w tym tygodniu z taką osobą. To jest, moi kochani, osoba, która wdraża swoje plany w życie, ona się nad tym nie zastanawia już i często taka osoba jest w stanie pomagać również w różnych relacjach, w różnych związkach, zwłaszcza osobom będącym w konflikcie, skonfliktowanym, którym jest się trudno dogadać odnaleźć taką wspólną płaszczyznę, właśnie. Często to jest mediator, więc jeżeli ktoś z Was ma do czynienia w tym tygodniu z mediatorem, z jakimś coachem albo z. No właśnie, z takim doradcą psychoterapeutą też. No to właśnie możecie mieć do czynienia z tą osobą. Natomiast e, dla większości z Was, Król Mieczy w tym tygodniu jest osobą, która potrafi otwarcie mówić, która nie potrafi otwarcie mówić o swoich uczuciach, więc to, że o nich otwarcie nie mówi, że nie jest wylewna, nie oznacza, że tych uczuć nie ma i że nie kocha. A wręcz przeciwnie, taka osoba, na przykład po rozwodzie, jeżeli będziecie mieli do czynienia z taką znajomością, z taką osobą, jeśli już, kochani, e, będzie na tym etapie, że oświadczy się, czy złoży wam tą przysięgę małżeńską, to pamiętajcie, że będzie wam wierna. To jest człowiek honorowy, to jest osoba, która ma swoje zasady i tymi zasadami kieruje się w relacjach i w związkach. Karta Króla Mieczy dla relacji i związków na ten tydzień zapowiada pomyślność, więc wystarczy się po prostu cieszyć, bo wszystko jest dobrze. Być może przyjdzie czas na skorzystanie z pewnych doświadczeń, z pewnych umiejętności. Właśnie ta osoba najprawdopodobniej wykorzysta swój urok osobisty i taką życiową mądrość i będzie w stanie Wam pomóc w tym tygodniu. A jeżeli macie faktycznie problem, który, który uważacie, że najlepiej byłoby, aby zajął się nim specjalista i będziecie chcieli się wybrać, no to taka osoba właśnie będzie Wam w tym tygodniu pomagać, będzie służyć radą. Mm -hmm. Rodzina, przyjaciele i najbliższe otoczenie, i tutaj drogie wagi jest sąd ostateczny. Ktoś z Was yy, uwalnia się od jakichś starych, przepływ, przeszłych spraw yy, rodzinnych. Za, za sprawą różnych wydarzeń, ale też być może odradzają się jakieś kontakty, odradzają się jakieś znajomości w tych Waszych rodzinach. I tutaj ktoś decyduje się na przebaczenie komuś, jeżeli był skonfliktowany lub długo się ktoś nie odzywał. Tutaj jest nowy początek w jakichś relacjach rodzinnych. Trochę też nowe życie, spora przemiana, odnowa duchowa też, druga szansa. Ktoś komuś daje tą drugą szansę w tych relacjach rodzinnych, relacjach, też mogą być to jakieś relacje mm, ze znajomymi, z przyjaciółmi. Yy, możecie znaleźć właśnie w tym tygodniu szczęśliwe rozwiązanie jakichś problemów i odrodzenie właśnie w tych yy, więzach rodzinnych, relacjach rodzinnych. Taka zupełna odnowa, tak zwana druga szansa. Możecie też otrzymać taką informację płynącą właśnie od kogoś z rodziny, że ktoś, kto być może był, był, ktoś, kto po prostu był chory, może na jakąś przewlekłą chorobę. Czasami nieuleczalną chorobę, ale nie mam tutaj na myśli jakichś nowotworów, tylko mam tutaj na myśli choroby nieuleczalne, które po prostu przyjmuje się leki do końca życia i tyle, tak. Są takie choroby typu, nie wiem, na przykład dynamoczanowa, czy też choroby tarczycy. No to są choroby, gdzie przyjmujemy lekarstwa, gdzie przyjmujemy w niektórych tam przypadkach hormony i inne leki, które po prostu musimy przyjmować do końca życia, tak? Bo na przykład na dzień dzisiejszy medycyna stoi na takim stanowisku, że no, brak jest jakichś dodatkowych badań, badań kierunkowych, aby tak naprawdę nie, nie leczyć objawów, tylko aby leczyć chorobę. Tak? Bo, no bo tak to trochę wygląda, że leczone są objawy, a nie choroby i to, że, nam dolega, że mamy dolegliwości czasami z pięciu różnych układów, nie wiem, układu krążenia, układu nerwowego, układu pokarmowego, i jeszcze innego, to tak naprawdę jest to taki zespół czasem objawów, gdzie często diagnoza to diagnoza jest w ogóle trudna, bo okazuje się, że przypomina tysiąc milion dwieście takich samych, znaczy innych chorób i trzeba to faktycznie diagnozować, tak. Natomiast no, najczęściej jest tak, że Wiecie, to nie jest tak, że jak ma ktoś chorą tarczycę, to chora jest właśnie tarczyca, tylko tarczyca jest skutkiem, po prostu, i tak jest z wszystkim. Te choroby zaczynają się od innych, od, od różnych od innych narządów, często od jakichś enzymów, które nie pracują, od, od metabolizmu, którego z różnych powodów, który z różnych powodów też nie pracuje. Albo no najczęściej to w ogóle choroby zaczynają się od jelit, ale nie zawsze. Oczywiście, że nie zawsze, natomiast od różnych narządów wewnętrznych, czasem to jest od coś od trzustki, czasem od wątroby, czasem od, od jeszcze innych organów i narządów, i tak naprawdę wszystkie te objawy są przegapione, bo są niespecyficzne, albo nie daje jakaś choroba objawów. Tylko nam już daje na koniec popalić, kiedy właśnie mamy objawy typu mm, diagnozowane jako jakieś tam niedoczynności, nadczynności tarczycy, tak. Kiedy już mamy pełne, pełne spektrum tych wszystkich objawów, i nagle okazuje się, że a, no to nie domaga tarczyca i dawaj, dajemy leki na tarczycę. No, tylko, że problem polega na tym, że już wtedy mm, to tak naprawdę. To ta tarczyca jest dlatego leczona, bo musi, bo inaczej nie będziemy funkcjonować. Tylko problem polega na tym, że my leczymy skutek, nie przyczynę. Dlatego właśnie problem dzisiejszej medycyny jest taki, co do tych chorób cywilizacyjnych też, że choroba tar choroby tarczycy to nie jest choroba tarczycy. To jest po prostu choroba, która swoją przyczynę ma zupełnie w innych narządach w innym układzie. Jest to skorelowane, jest to powiązane i nieleczona jest ta przyczyna, ponieważ no nie jest wymyślony lek na tą przyczynę. Nieleczona jest przyczyna, nie dąży się do przyczyny, tylko leczy się skutek. A skutkiem na koniec tej danej jednostki chorobowej jest po prostu niedomagająca tarczyca. Tak? No buntują się hormony, jest, jest problem, jest bunt, tak no i wtedy trzeba te hormony regulować, trzeba przyjmować najczęściej jakiś hormon, tak? żeby wyrównywać ciągle ten poziom tego hormonu w organizmie, bo inaczej będzie on dawał bardzo przykre dolegliwości i przykre objawy, i oczywiście też niebezpieczne, bo tam może dojść do różnych przełomów tarczycowych i tak dalej. Ja to podaję tylko na przykładzie tarczycy, to może być na przykład niedoczynność kory nadnerczy, co jeszcze jest bardziej kwestią związaną z przysadką mózgową, i tak dalej, która też oddziaływuje, tam, też są hormony. I tak naprawdę wszystko. No, nasz organizm to jest system naczyń i układ naczyń powiązanych, organów narządów powiązanych, i niestety przyczyna jest inna, ale czy są skutki. I tak jest najczęściej tak, takie ma stanowisko i obecna medycyna, i wszystkie badania naukowe tak naprawdę skupiają się właśnie na, na leczeniu, na wymyślaniu jakichś tam nowych leków, na przykład na tarczyce, zamiast na skupianiu się. E, żeby nie dochodziło tak do tej niedoczynności czy nadczynności tarczycy, żeby tym się zająć, to leczyć, to badać, tak, w sensie to badać, tak, nad tym robić badania naukowe, aby do tego dążyć, tak, żeby leczyć przyczynę, żeby ta przyczyna nie rozwijała się na cały organizm i żeby ten cały organizm nie zaczął nam nie domagać. Tu o to chodzi, bo. Yy, bo po prostu no, najczęściej w większości tych chorób to są leczone skutki. Tak samo jest z chorobami cywilizacyjnymi, autoimmunologicznymi, jest dokładnie to samo. Jeżeli ma ktoś, nie wiem, atopowe zapalenie skóry, ma, nie wiem, muszczyce, ma jakieś inne dermatozy i wysypki, to no co, to jest, to jest dermatolog, to jest alergolog i co robimy? No, najchętniej to, to mm, prawdopodobnie są przepisywane y, leki steroidowe. Sterydy, yy, glikokortykosteroidy, yy, jakieś maście do smarowania, i co, co, co tak naprawdę jest smarowane, no skóra, no ale to jest skutek. Za chwilę przestanie działać maść, w sensie, że jak nie posmarujemy, to wyjdzie znowu. To, to nie jest leczenie. To jest nabijanie kasy, to jest po prostu biznes, nic więcej. Leczenie to jest yy, znalezienie przyczyny. To jest szereg badań, które trzeba zrobić najczęściej położyć osobę. Do szpitala, zrobić wszystkie badania i wtedy jest wiadomo, jaka jest choroba w organizmie, jak ją leczyć, jak ją ugryźć najczęściej. Ale oczywiście choroby autoimmunologiczne jest ich bardzo dużo, jest ich chyba już ponad setka i niestety nie są. Nie ma takiej możliwości jeszcze, żeby je skutecznie leczyć, bo nie ma na to odpowiednich badań, nie ma też odpowiednich leków, i obecnie naukowcy nie wiedzą. Jak to tak naprawdę leczyć? To jest takie wszystko na razie metodą prób i błędów. Jeżeli nawet ktoś coś wymyśli, to potrzebuje do testów kogo? No ludzi potrzebuje do testów. I tyle. I niestety tyle. Więc uważamy wagusie na takie sytuacje, jak choroby przewlekłe I może być tak że w Waszym otoczeniu, w Waszych znajomych, czy w Waszej rodzinie ktoś właśnie e, może usłyszał kiedyś taką diagnozę i nagle w tym tygodniu dochodzi do jakiegoś nagłego wyzdrowienia takiego, wiecie, trochę graniczącego z cudem, tak? na przykład i może być taka cudowna diagnoza lekarska, że może w ogóle być, słuchajcie e, Może być. Ale to tak abstrahując od tego. No, a jako ciekawostkę to jeszcze Wam powiem: już wagi, jak jesteśmy, jesteśmy przy tych autoimmunologicznych chorobach, że, że to, co nam pokazują się na skórze, różne pokrzywki, wysypki. Że to jest alergia. Tak, to może być na alergen. Owszem, nawet ten, który spożyjemy w pożywieniu, tak? Możemy nie wiedzieć, że coś nas uczula, no, ale często to nie jest konkretny produkt. Bo czasami, kochani, ja abstrahuję od takich znanych chorób, jak celiaklie, jak jakieś choroby leśniewskiego króla i inne czy nieszczelności jelit, bo to są akurat choroby znane. Natomiast jest. Sobie taka histamina w organizmie człowieka, która jest w komórkach tucznych, też, e, i ona jest bardzo wyzwalana na wiele bodźców, moi kochani. I wystarczy mieć nadwrażliwość na taką histaminę, czy jej po prostu nietolerancję, bo histamina w organizmie występuje i musi, bo jest nam e, niezbędna do życia. No, ale niewiele osób wie o tym, nawet niewiele lekarzy o tym wie i ma o tym jakiekolwiek pojęcie. No, oczywiście osoby, które się specjalizują, wiedzą tak w swoich specjalnościach, a przynajmniej powinni. Ale z histaminą jest tak, że histaminę zawiera wiele produktów, które spożywamy, spożywamy bardzo wiele, prawie wszystkie, a te, które jej nie zawierają, to powodują jej wytwarzanie w organizmie. Czyli po ich przyjęciu histamina jest uwalniana z komórek, tak? A niektóre ją po prostu zawierają. I komuś może się wydawać, że w końcu ma alergię na wszystko. No nie, nie ma alergii na wszystko. Po prostu sobie, yy, może pewnego dnia zobaczyć swoje objawy, na przykład na skórze, na twarzy, nie wiem, na, na rękach, na stopach, na nogach. Zgłosić się do alergologa, zgłosić się do, do dermatologa, bo najczęściej to lekarze chyba kierują do dermatologa. No i jest to największy błąd, bo można się, słuchajcie, latami smarować maściami, a do tego będą dochodziły jeszcze inne, coraz gorsze objawy z wszystkich innych układów układu nerwowego, układu pokarmowego, zaczną się na przykład jakieś biegunki, zaczną się migreny, zacznie się wszystko naraz, aż będzie dochodzić do wstrząsu. No i wtedy wszyscy zdziwieni. Tak, dużo osób z uwagi na to często ląduje podobno na sorze, bo tak naprawdę nie wie, co się z nimi dzieje. I okazuje się, że mają nietolerancję histaminy, która może być dla kogoś śmieszna, ale tak naprawdę jest bardzo groźna i zagraża życiu, jeżeli jest w nadmiarze uwalniana w organizmie. Dla osób, które tolerują jakąś jej minimalną ilość albo jej w ogóle nie tolerują. Bo to, że ją ktoś tolerował, na przykład, nie wiem, jak miał lat 20, to nie znaczy, że będzie ją tolerował, jak będzie miał lat 50. Albo nie znaczy, że w ogóle za 5 lat ją będzie tolerował, bo może już jej nie tolerować. Eee, i w, no i właśnie, problem polega na tym, że idziemy do lekarza, co nam lekarz przepisuje. No przepisuje nam coś na posmarowanie, żeby zniknęła ta pokrzywka, no a ta pokrzywka nie znika. No i co? No i można się odbijać od lekarza do lekarza. Eee, a najczęściej, kochani, jak sami nie zrobimy sobie wywiadu, co się dzieje, kiedy się dzieje, w jakim czasie się to dzieje. Co w tym współistnieje, co do tego dochodzi. Wystarczy wszystko po prostu zebrać razem, cudzamen. Te wszystkie objawy, czas ich występowania, w jakich okolicznościach, co wtedy jem, gdzie wtedy przebywam, nie wiem, no bo w ogóle na histaminę to i e, słuchajcie, temperatura reaguje. Nagła zmiana temperatury z zimnej na ciepłą, nie wiem. a Siedzicie sobie w domu, wychodzicie na słońce, które nagle wam uderzy, i prawie czujecie, że dostajecie wstrząsu i nie wiecie, dlaczego i co się dzieje. No dzieje się, zmiana temperatury nastąpiła, na którą reaguje właśnie na przykład y, histamina. I ona się nam uwalnia i daje nam popalić wtedy. A często się słyszy, że ktoś ma, pamiętam koleżanka kiedyś wspominała, że ma alergię na słońce, że dostaje wysypki wtedy. No i na wysypce się nie skończyło. To nie była alergia na słońce oczywiście. No lekarz dermatolog stwierdził, że alergia na słońce. I przepisywał jakieś maści do smarowania, kremy. I najlepiej unikać słońca. No, weźmy się, najlepiej zamknijmy, słuchajcie, w komórkach i nie wychodźmy z domów, nie? Bo, to jest, bo to jest jakby, no właśnie, to jest sposób na leczenie. No, no nie, no to nie jest leczenie. Odczulania nie da się przeprowadzić na histaminę. Nie można się odczulić na coś, co, co musi być niezbędne do życia w organizmie. Da się uzupełnić. To jeszcze, jeżeli jest przyczyna w ogóle taka, jeżeli jest to spowodowane niedoborem, na przykład, enzymu, który rozkłada tą histaminę, czyli tej diaminooksydazy, to sobie ją można uzupełniać. Ale to też, kochani, nie zawsze tak jest. Więc często wiele ludzi i to słyszy się teraz nagminnie, te wszystkie osoby urodzone, 80, plus, 70, plus, 90, plus, chodzi o oczywiście o lata urodzeń. To, to tak naprawdę co druga trzecia osoba ma właśnie podobne problemy. I tłumaczenia są tych lekarzy są po prostu no, fantastyczne, a więc nie możemy unikać wszystkiego. Nie możemy się na wszystko odczulać, bo to też nie jest normalne ani realne. Bo to, że my sobie przeprowadzimy odczulanie, to nie oznacza, że za rok będzie nas to znowu uczulać, to po prostu jest robienie z nas idiotów za przeproszeniem. I y, dodatkowo y, powiedzenie komuś na przykład, tak jak tam koleżanka usłyszała, że ona tam ma wysypkę, ma uczulenie na słońce, no to w ogóle y, to w ogóle. Y, owszem, jest coś takiego, jak alergia na słońce, no ale to wystarczy zbadać, tak? A nie przepisywać jakieś maści. Właśnie o to chodzi, że trzeba kierować na badania, a tu rzadko kto? Kieruje na te badania, lepiej jest przepisać jakiś kremik, jakąś maść, że posmaruje i zniknie, no ale przecież to znowu wyjdzie. To nie jest leczenie. To jest po prostu maskowanie choroby. To nawet, nawet nie choroby, bo, bo ktoś nawet nie wie, czy to jest choroba, i czy to jest alergia, bo lekarz tego nie sprawdził, prawda? No więc to jest absurdalne. I e, trzeba tutaj się ku temu pochylić i zastanawiać. I e, nie zawsze dobrze jest być w rękach. Takich niektórych oczywiście lekarzy też niedobrze jest być w rękach tych, którzy. z tych chorób cywilizacyjnych i osób, które do nich z takimi chorobami na przykład przychodzą, aby ym, robić z nich królików doświadczalnych. No. Tak. Słyszałam też nawet o takim przypadku, w którym. W którym chyba. Osoby, które miały właśnie jakieś łuszczycowe zmiany na skórze, były poddawane naświetlaniom lampami płuwa. No tak, ale naświetlali ich latami, ale im nie powiedzieli, że szybciej umrą na nowotwór z powodu naświetlania skóry, aniżeli na tą łuszczycę yy, skórną na przykład. No jest to absurdalne. A człowiek idzie na przykład, jakiś tam młody, oddaje się w ręce lekarzy, konsylium leka lekarskiego, bo myśli, że to są ludzie, którzy. Po pierwsze, się znają na tyle, że mu pomogą i to jeszcze skutecznie, i go wyleczą. Nie, no, wyleczą ci to, z czym przyszedłeś, ale wpędzą cię w inną chorobę w taki sposób. No, niestety, to y, tak wygląda. To tak naprawdę człowiek sam decyduje, gdzie idzie do jakiego lekarza, na jakie badania się decyduje, czemu się poddaje. Słuchajcie, mamy tą wolną wolę i decydujemy sami. Nie oddajemy się żadnym, żadnemu lekarzowi, jeżeli nie mamy zrobionych badań, potwierdzonych diagno potwierdzonej diagnozy, nie wiemy inaczej, że wiemy, że jest to jedyne rozwiązanie, innego nie ma, ale jeżeli nie znamy wszystkich rozwiązań, nie wybieramy najlepszych rozwiązań, właściwych rozwiązań, tylko oddajemy się po prostu w ręce kogoś, kto. Tak jak pierwszy lepszy dermatolog przepisze maść na, na coś, co wyszło, tak naprawdę to. to, to to dziś ten dermatolog uważa na przykład, że dziecko ma topowe zapalenie skóry, a jak nie przechodzi, to mu wymyśli jeszcze inną chorobę, później mu wymyśli celiakię, a później mu wymyśli nietolerancję glutenu, a później to mu jeszcze coś innego wymyśli. No, no, po prostu niektórzy naprawdę robią z tych dzieci, ale i z rodziców tych dzieci po prostu idiotów próbują robić. Próbują sobie tak doświadczać i stosować te wszystkie leki, które nie są obojętne dla tych dzieci ani dla tego organizmu, po prostu tak sobie stosują metodą prób błędów. No jak jeszcze się cieszą, czy trafił, czy nie trafił, czy pomogło, czy nie pomogło, bo tacy też są podobno. Niestety. Fajne macie wagi czytanie, muszę Wam przyznać. Ale może Wam się ta wiedza kiedyś do czegoś przyda, może nie Wam, może. Komuś innemu z rodziny lub ze znajomych. I nie musi wcale dotyczyć tych chorób, które wymieniłam, ale wystarczy, że będziecie czujni i dwa razy się zastanowicie, kiedy zacznie wam coś dolegać, co tak naprawdę wam dolega, do jakiego lekarza zostaniecie skierowani i. Nie będziecie tak ślepo się po prostu wtedy oddawać w czyjeś ręce na jakieś badania, diagnozy i leki, tak? Znaczy, badania, diagnozy tak, żeby zdiagnozować jak najbardziej, ale chodzi tutaj o leki, żeby dobrać faktycznie, żeby przede wszystkim rozpoznać, zrobić rozpoznanie właściwej choroby i wdrożyć właściwe leczenie. To jest najistotniejsze. Żeby tak nie ufać ślepo, idąc do pierwszego, lepszego lekarza, że on na pewno. Ma rację. Bo się okazuje, że im człowiek starszy jest, to widzi, że jakoś tak żaden z tych lekarzy ostatnio racji nie ma. Nawet nie mówię, że ostatnio, bo nawet się może i okazać, że od samego początku nigdy nie miał. Poza jakimś przyziębieniem i innymi takimi, wiecie, chorobami, na które Wy sami wiecie, czym się leczyć na przykład, nie. No, tak to niestety czasem jest. Dobrze, że jeszcze inne skomplikowane y, sytuacje są, i choroby są leczone skutecznie, że są jeszcze tacy ludzie i tacy lekarze, którzy i potrafią rozpoznać, i potrafią leczyć. I potrafią przeprowadzać różne operacje, no ale takich ludzi jest już jak na lekarstwo z tego wynika. I co teraz? Teraz, moje drogie, wagi praca i finanse. Król pentakli. No. Eee, bardzo fajnie. Moi drodzy, tu są dobre zakończenia jakichś ważnych spraw, ważnych projektów. Udany, zyskowny interes, a jakaś udana inwestycja. Hmm, być może dostaniecie poparcie od jakiejś wpływowej, bogatej osoby, lub znajdziecie sponsora do swojego przedsięwzięcia, do swojego projektu. No właśnie to jest mocno o tym projekcie mowa, yy, także zwróćcie uwagę, czy, czy to wasz projekt będzie wybrany, bo może znajdzie się właśnie osoba, która będzie chętna zainwestować w wasz projekt, w wasze przedsięwzięcie. I yy, no tu mocno może być awans. To jest ogólnie dobra sytuacja finansowa, yy, spora cierpliwość do yy, dążeniu do wytyczonego celu i bardzo dobrze prosperująca jakaś praca, współpraca, firma i biznes w wyniku czytania jest mag a ten mag, moi drodzy ten chłoptaś radzi Wam, abyście w tych dążeniach do sukcesu który tu niewątpliwie jest łączyli swoje zarówno talenty, jak i wysiłki tak właśnie e, łącząc talenty i wysiłki e, Uzyskacie, kochani, sukces wszędzie i w pracy, w obszarze zawodowym, i w obszarze osobistym, bo tak naprawdę no, ten mak przy tym rydwanie, słońcu, i w ogóle to, to może to oznaczać, jak najbardziej, że będziecie eksperymentować w miłości lub w innych relacjach. A tu będzie dużo, duże zbliżenie do drugiej osoby, będzie fascynacja, będzie przezwyciężanie jakichś problemów, też kreatywność, pomysłowość, dużo energii życiowej, jak najbardziej. Tak samo powodzenie w pracy, nowe stanowisko, więc może być ten awans. A tutaj mogą być też lepsze pieniądze, idące, będące efektem tej pracy, tak? I realizacja tych planów zawodowych z sukcesem. Z sukcesem też wszędzie tam, gdzie potrzebna jest oryginalność. Drogie wagi, ja Wam dziękuję i do następnego razu. Buziaczki, pa! pa.